Witam, tutaj Drop. Skończyku, zajmiemy w GTA 4. Dobra, jedziemy do Berniego. Zobaczymy, co tym razem ma dla nas. Union Drive. Come on, Bryce. Come on. You've got to be kidding me. But I'll be thrown in jail. I'm not legal. My friend just turned up. I think he can help. I love you. Screw your wife, honey. This is for real. W czym problem? Kogo musimy zabić? I need a tranquilizer. Something strong. Oh man, I am cold. Enjoying your new life in the land of opportunity, Dan? This is no time for jokes, buddy. Ah, no sorry. I'm in real trouble, Nico. Real trouble. Bryce is getting blackmailed. About what? About me! Okay. That's not good. Did he find out any information about Darko Brevich yet? No. Jak to nie? To jest najważniejsze. You've got to help me. Got to? Huh. How? We're going to warn these bastards off. Come on! Dobra. Znowu kogoś zabijemy, co jest rasistą wobec nich i wiecie. Znaczy jest nietolerancyjnym. To będzie bardziej właściwe słowo. Dobra. Siadaj. Dobra. Dobra, pogadamy sobie z szantażystami. No. No i ich zabijemy po prostu. No, jak Superman. Themselves. This is just some flunky they're sending. We have to tell them to tell the boss. We won't be pushed around. No way. Tak w sumie patrzę na to tłumaczenie, no chyba to nie do końca jest takie, wiecie. No way, to chyba nie ma mowy. On tam powiedział chyba o nie. Znaczy ja wiem, że to taki szczegół, nie? I że w sumie to znaczy to samo, ale no wiecie. Tak samo jeszcze jedno takie coś zauważyłem, tylko że zapomniałem jakie to słowo było. Ale dobra. Grunt jest po polsku. Nie będę narzekał, więc. Niech już robią to tylko Ballad of Gaytony, bo też bardzo chcę. O, fajne auto. Chyba Aston Martin. Albo Jaguar, coś w tym stylu. And tell him to back off. If that's the way you want to play it, fine. Bryce will be all over Visa News tomorrow morning. You know what? Maybe the best way to get a message to your boss is for me to send him your heart. Yeah, tough guy. How do you like that? Dmitry Raskolov only asked Dmitry, no to proszę, to teraz ich muszę zabić na pewno. Fucking Dmitry. Jeszcze może ich jakoś fajnie pozabijam i żeby, wiecie, żeby mieć auto. Mogłem ich tu powyżynać, ale no w sumie fajne auto. Przydałoby się do mojej kolekcji. Zjeżdżać mi z drogi. A dobra, stram na to auto. Celuję tu bardziej po szybie, może wtedy trafię kierowcę. Ups, coś chyba wybuchło. Ups, jakieś butle z gazem. Dobra, koniec tej zabawy. Kurde. Ojejku, jejku. Dobra, jedziemy.
Ups. Wow. Dobra. Dobra, wracamy. Zasrany rusek. No, pod tym względem chyba nie. No właśnie. Minister do spraw rodzinnych, no to serio, świetnie trafili. Dobra, odwozimy go i spadamy. Mam nadzieję, że w końcu się dowiedzą o tym kolesie, że nas zdradził. I hope Dmitry and his people back off now. Thank you so much, Nico. I'll speak to you soon. No, super. No to jedziemy do Rejo. Tak, to będzie dobre. Ups. I teraz mam i przód i tył zniszczony. Ale tył w sumie nie wiem, gdzie zniszczyłem. Chociaż, a nie, w sumie jak ich ścigałem, to mogłem gdzieś tam zahaczyć parę razy. Może zadzwonimy do tego Berniego. Może ma coś ciekawego. Może ten koleś się u niego coś dowiedział już i w ten sposób aktywujemy jakąś misję. To nie. Chyba jednak nie. To nic, to jedziemy do Rejo. Zobaczymy później. Już mi się wydawało, że to Brucey gada w radiu, ale jednak nie. Dobra, Ray, co tam? Wprowadzanie kosztów. No, bo w końcu nie odzyskaliśmy tej forsy od Johnego. Dick, it's not my fault you got robbed. Not my fault. I had nothing to do with it. Nothing. You understand? I'm on a cell phone, you jerk. Oh, you want me killed? Oh yeah? Screw you! I'm done with you. You understand? I'm finished. No, no, you know what? I ain't even started yet, you thieving fuck! I'm in shit because of you, you piece of Hello? Hello? Go ahead! Open your mouth, asshole! Push your fucking mouth! Chyba się denerwował. Ray, what the fuck do you want? You told me to come. Well, sorry! Having a bad fucking day! No, chyba tak. Sorry. Me too. Fuck it. Fuck it. That curly head. Leech is gonna talk! Go shut that stooge up! Shut who up? Isaac! The diamond dealer! Blaming me for everything! Everything! Even the shit we didn't do. Now I got no money, no diamonds, and his dick's threatening to have me killed. Blaming me, cause he got robbed. Okay, so? He's holed up in the Majestic with a couple of his cronies. Go shut those fuckers up. No problem. Nie ma problemu. Hey, can I get a coffee, please? Zajmiemy się tymi Żydami. O tych teksturkach też w ogóle wam nic nie wspominam, bo to się zawsze dzieje, więc nie ma sensu cały czas tego wypominać. Dobra, jadę prosto. Co się będę jakimś... jakoś naokoło jeździł, jak mogę tędy przejechać.
No i pięknie się prześlizgnąłem. Dobra, tu pewnie raz skręcę i będzie dobrze. Dobra, jesteśmy na miejscu. To robimy rzeźnię. Aha, tutaj do windy. Okej. No, baseballem wcisnął. Nieźle. Fajne, fajne. Dobra, wbijamy. Takiego. Dobra, ten korytarz już chyba czysty. O, jeszcze tam ktoś jest. Myślał, że mnie uszczeli. To się mylił. Dobra, przeładuję sobie. O, ktoś tu się drze. Ach, poszczelił mnie. No, nieźle im idzie. Raz mnie trafił. Postęp. Dobra, wbijamy dalej. A tu już ma niezłą ochronę. O, szczelbę ma. Kurde, zdychaj. Dobra. Idziemy, idziemy. Kurde, muszę przeładować. A jeszcze o tych sobie zapomniałem. Spadaj. Dobra. O, apteczka przyda się może później. Póki co mam jeszcze kamizelkę, więc życia mam full. Dobra, jeszcze dwóch. Dobra, ją oszczędzę. Nic mi raczej nie zrobi. Haha, mam cię. Dobra, spadamy. Przeładuj, przeładuj. O kurde, już przyszli następni ochroniarze. Ostrożnie. Bardzo mi się to podoba, że jak ich poszczelimy w nogę albo w coś, to oni upadają. Potem można ich bardzo łatwo doszczelać. Do końca. Dobra, nie biorę tej apteczki, nie potrzebuję. O, chciałeś mnie zaskoczyć, co? Coś mu nie wyszło. Dobra, to idziemy. Nie jest tu ktoś jeszcze? No, dobra, to możemy iść spokojnie. Może ktoś wyjdzie, no? Wyjdzie ktoś? No, nikogo nie ma, ale chciałem sobie poszczerać. Dobra, ale tu już pewnie ktoś będzie. Dobra, idziemy, idziemy.
Nie zatrzymasz mnie. On chyba nie chciał mnie zatrzymywać. No ale trudno. Staje się w tej grze niezłym psychopatą, ale to taki szczegół. Dobra, spadamy. O, misja wykonana. No to super. To do usłyszenia w kolejnym odcinku zajmiemy w GTA 4. W którym zajmiemy się już w końcu Derrickiem McCreely. Chyba. Zobaczymy. A jeszcze po mnie policja goni. Ups. O, udało się. Gdzie ja jestem? Gdzie ja to wjechałem? A, na jakiś parking, fajnie. Dobra, dobra. Nie pyskuj.